Wie, że wiosną się przydarzy. Wie, że wiosną nie ma żartu. Wie, że wiosną się obnaża ze swego i kolegu. I że na tym się nie kończy, raczej właśnie się zaczyna. Niech by wysłał to list gończy, gdzie też się ukrywa zima. Nie, a jednak wiosna kusi, lekko zjawi się, a nęci, byle czym człowieka wzruszy. Słupek kręci, choć rozsądek brzmi donośnie, że się znowu skończy źle. Wircik z wiosną i tej wiośnie bezlitośnie mówi nie. Kiedy się zrodziło jakieś takie wewnętrzne uczucie, że powinnam grać na perkusji? W czwartym roku życia, to akurat było wyraźne. Ucięłam dwie gałązki, sobie je oszlifowałam i stukałam w co się dało. To było bardzo wyraźne i spójne ze mną. A potem było co? Szkoła muzyczna? Potem była szkoła muzyczna i był przymus odgórny, żeby grać na fortepianie. I to się nie powiodło. I potem była moja decyzja po szkole podstawowej, żeby iść do szkoły muzycznej na perkusję. Słońce cię widzę dokładnie tak samo, choć raj, że w końcu masz mnie jak na dłoni. I wiesz, śpię, chociaż wiem dosyć nieśmiało, gdy słońce tak daje, że płomienie boli. Słońce cię widzę i nic się nie zmienia, bo słońce cię widzę nawet gdy cię. Przede wszystkim tekst jest inspiracją, jak chociażby z tego względu, że tekst jest najpierw. W pierwszej kolejności powstaje tekst i dopiero do tego tekstu akurat w tym wypadku jest dopisywana muzyka, po prostu ja dopisuję muzykę. Akurat w przypadku w tych utworów, które przynajmniej ja komponuję, ja piszę, nie wiem, myślę, że koledzy, którzy dopisywali również inne utwory, to tak samo. W ogóle raczej wydaje mi się, że w tym gatunku muzyki raczej tekst powstaje pierwszy, bo najpierw jest podstawą jakiejś takiej myśli do przesłania, a muzyka ma to jakoś tak doparwić i myślę, że byle nie przeszkadzała. Zresztą, który jest prawdziwy, ten po mojej stronie żywy, czy ten tam? Tu nadzieja, wiara, miłość, a ten oj się porobiło. Szkoda słów. Swoją drogą bądźmy szczerzy, z tamtej strony nikt nie wierzy w to, co tu. Da popatrzeć się na tamten nie za długo przez firankę i w tył zwrot. Zresztą rzecz to dziś nie mądra, w oknie stać się świat podglądać. No, no, no. Szmatką błysk nadaje szybą, wciąż na lepszy licząc widok. Tyle smutku i niewesoło, o pokoju szary koło musi pieśń. Jak w Radiu Kraków się pracuje? Ja jestem w Radiu Kraków gościem, prowadzę raz w tygodniu niespełna godzinną audycję. Audycja ma tendencyjny tytuł Muzyczna Bombonierka i jej sygnałem wywoławczym jest fragment piosenki właśnie tej, Bombonierka. Bombonierkę mam przyjemność śpiewać razem z Grzegorzem Turnałem. To jest piosenka z moim tekstem skomponowana przez Olka Brzezińskiego. Noc pogania dzień, szaki rodem zmierzchę, tobie koci wiernie.
że ja nie mogę powiedzieć, jak się pracuje w Radiu Kraków, bo ja tutaj, tak jak powiedziałam, jestem gościem. Bywam tu po to, żeby słuchaczom Radia Kraków, a jest ich wiele, zważywszy na to, że są to nie tylko słuchacze tacy przy radioodbiornikach, ale także słuchacze internetowi, staram się tym słuchaczom opowiadać o dobrej piosence. Piosence z dobrym tekstem. Piosence ciekawie wykonanej. Wierzę, kocham, mam nadzieję, wtedy błękit wypięknieje. Przyszłym dniom wierzę, kocham, mam nadzieję. Staram się pokazywać piosenki właśnie takie z nurtu, troszkę mówię poezji śpiewanej, ale cóż to jest poezja śpiewana. W każdym razie jest tam i piosenka autorska, czasami nieco ostrzejsza niż to, co nam się kojarzy z poezją śpiewaną. I taki nurt Kraina Łagodności, piosenka aktorska, trochę kabaretu, różne rzeczy, ale zawsze ważne jest to, żeby to była piosenka w jakimś celu. Jeżeli ona ma być głupia i śmieszna, to niech będzie głupia i śmieszna. Jeżeli ona ma być mądra, to niech nie udaje mądrości, tylko niech mówię o sprawach ważkich. Życzę Państwu samych dobrych miłości. Kiedy nam dzieci posiwieją, kiedy nas już nie staje, przecież nieważny będzie napis i magnoli metry wyżej kołysanie i moje suknie i twoje dłonie. Jesień ani zima jednak, kocham huśtem dzieci i magnoli nie przeklinam. Kłamią, żeby z nami wytrzymać, a jednak kocham huśtem dzieci i magnolii nie przeklinam. Mijają deszcze twarze lata, w blado-szarej przestrzeni zdzieram płyte buty, kartki, kalendarze znużeni, twarz zakurzona. Czasem przetrzym pocałunek, smak wina, jednak kocham huśtem dzieci i magnolii nie przeklinam. Kołysz drzewem, huśtaj dzieci i mnie.